Witam serdecznie, to już końcówka roku i przede wszystkim spieszę z życzeniami świąteczno-noworocznymi, świąteczne, może lekko spóźnione, noworoczne, akurat jak w sam raz, ode mnie, od wszystkich z Forex Klubu, dla widzów, słuchaczy, czytelników. Trzymajcie się ciepło w 2020. Myślę, że parę rzeczy nam się zmieni, zwłaszcza jeśli chodzi o zmienność, która będzie, mam nadzieję, trochę wyższa i trochę ten handel będzie łatwiejszy. Przypominam, że podsumowujemy sobie wydarzenia, które miały miejsce na TradingView, ok? I dzisiaj spojrzymy na FX, spojrzymy na indeksy i metale. Było tego dość sporo, w związku z tym, żeby to nagranie, z tego nagrania nie zrobiła nam się jakaś saga nie wiadomo jak długa, to ja tylko na pokrótce powiem, że mnie udało się doliczyć, nie brałem pod uwagę ostatnich kilku z grudnia, tak? Mnie udało się podliczyć 32 przynajmniej pozytywne trady, 10 negatywnych i 10 do dyskusji, zarówno wśród negatywnych, jak i wśród pozytywnych również byłyby trady do dyskusji. Rozpoczęliśmy generalnie rzecz biorąc 12 czerwca i tak jak wspomniałem i trochę się śmiałem z tego podczas podsumowania, jeśli rozmawialiśmy sobie na temat krypto, że cała idea tego podsumowania wychodzi od Pawła, to on jest winien, to on wystąpił z tym challenge'em, żebyśmy sprawdzili, jak to wszystko wygląda. No to sprawdźmy. Pierwszy do dyskusji jest oczywiście euro-dolar i tutaj z próbą zejścia na niższe poziomy. Generalnie rzecz biorąc, lekko nadbita strefa i nawet przy pierwszym stop lossie, który generalnie mógł mieć miejsce tutaj. Uważna obserwacja, wykorzystanie wszystkich instrumentów, które mamy do dyskusji w ramach potencjalnych stref popytu i podaży. Wszystko, co dostaliście, powrót pod spód, kwestia konsolidacji, kwestia kontynuacji tutaj, a później dwukrotna możliwość ponowienia pozycji. Tak wyglądała sprawa, jeśli chodzi o Etka jako pierwsze podejście na TradingView. To było naprawdę pierwsze, bardzo, bardzo mocne. Ten GBP CHF, od razu mówię, był stratny, nie będziemy sobie go pod niego podchodzili. Kwestia złota, to złoto tutaj, jeśli pamiętacie, słuchajcie, coś od siebie musicie dać. Zaangażujcie trochę czasu, sprawdźcie sami, o czym tutaj sobie mówimy. To złoto, scenariusz, który był omawiany tutaj z perspektywy krótkich pozycji, w ogóle nie zeszliśmy, nie był, ten scenariusz nie był realizowany w ogóle, tak? Zresztą to o tym będzie trochę później z perspektywy złota tutaj, tak? Bo ja o tym wspomniałem kilka dni później, że próbowałem podejść pod krótkie. Podałem link do tamtej poprzedniej. Całe szczęście, że nie było podejścia, a później złoto kontynuowało ruch, jeśli chodzi o równość fal do góry. I tutaj próba, to był wykres tygodniowy, a próba tradowania tego z perspektywy intraday, bum, na pewno miała szansę powodzenia, zwłaszcza, że cel, o którym żeśmy sobie akurat w tym przypadku rozmawiali, został osiągnięty. Odrobinę wcześniej był dolar z jenem z perspektywy retestu ostatniego miejsca słabości i ewentualnych longów. Okay? Znowu można byłoby rozpatrywać. Cofnięcie było praktycznie w punkt, okay? Biorąc pod uwagę dystans, jaki mielibyśmy między otwarciem a stop lossem, tak? Powiedzmy, że taki dystans raz, dwa, przynajmniej ze dwa razy był zrobiony, w związku z czym tu kwestia do dyskusji, czy byłaby to kwestia stratnej pozycji, bo później mieliśmy przepotężny spadek do spodu, czy pracy z aktywną już pozycją, ok? Ale to, tak jak mówię, powtarzam kolejny raz, challenge wyszedł od Pawła. Jesteśmy tutaj otwarci, ale chcemy Was uaktywnić. To Wy dajcie coś od siebie. Piszcie, czego oczekujecie. Nie zrobimy z tego serwisu z sygnałami. Nie ma takiej opcji. Ale pamiętajcie, to nie jest tylko TradingView. To jest pakiet w całości. TradingView, grupa na Facebooku i YouTube. Poważnie podchodzisz do tego, co robimy? Poświęć trochę czasu.
sprawdź webinary. Dokładnie będziesz wiedział, co zrobić w tego typu układzie, tak? Nie czekając, o, Piotrek napisał, że tu mamy dojechać, to ja czekam. Musisz aktywnie działać ze swoją pozycją. Kolejne wydarzenia, które miały miejsce, ja będę pomijał kwestie związane z materiałami, które były nagrane, wasze zadanie domowe, żeby sobie ewentualnie taką statystykę zrobić. Kolejny był Nasdaq. Jeszcze raz przypominam, to nie tylko TradingView. Facebook, grupa, YouTube. Idealne wejście w pozycję. No a później, mając w portfelu 4 czy 5 do 1, to ty musisz decydować, co chcesz z tą daną pozycją zrobić. Ok, do finałowego celu nie dojechaliśmy, ale w połowie drogi mieliśmy 5R. W poszukiwaniu krótkich z okolic 27 plus minus. Ojojoj. Next. Możliwa sprzedaż wzrostów na funcie z jenem? Zobaczmy. To mi się podoba w TradingView. Wiecie co, jak sam przygotowywałem się do tego nagrania, to z przyjemnością niektóre rzeczy, zwłaszcza jak ci te kreski idą tak, jakbyś chciał, tak? Tak jakbyś chciał, jak ci te kreski idą, to wygląda naprawdę fajnie, tak? Musicie sprawdzić dokładnie, z którego momentu była analiza, tak? My przetestowaliśmy te poziomy z perspektywy, zwłaszcza, że przypominam, to był intraday. A byliśmy gdzieś tu przed tą zieloną świeczką, która zaczęła podbijać. Zresztą widać dokładnie, co ja tutaj będę mówił. Ok? Przetestowaliśmy idealnie pierwszy i z pierwszego poziomu jechaliśmy do spodu i cel został osiągnięty. A tak byłoby 1, raz, 2, 3, 4, ze 3, 4 ery były do wzięcia, tak? Tak, będę podchodził do tego w ten sposób, że tyle było do wzięcia, Natomiast, tak jak mówię, no, kwestia zrobienia przez każdego z nas zadania domowego, ok? Ta ropa, od razu mówię, że była stratna, nawet nie będziemy tutaj się zagłębiali. Pamiętajcie, jeśli tracimy 1R, ok? Ten outcut przy pierwszym podejściu był stratny. Zróbcie swoje zadanie domowe, czy tam można było odrobić i dorobić coś jeszcze, ok? 3 z rzędu. Dlaczego nie? Ten erek też był stratny. Ok? Ale to tylko 3 ery. 3 ery mieliśmy z jednej pozycji wcześniej przynajmniej. CHF JPY. Frank szwajcarski z jenem. Próba podejścia pod krótkie pozycje. Po poszukaniu puli ze stop lossami. To pamiętam akurat dobrze. W końcu udało się, tak? Cierpliwość, to z czym musimy popracować w 2020 roku, to nasza cierpliwość, każdego z nas indywidualnie, tak? Bum, cel osiągnięty, zresztą widać, jak na załączonym obrazku. Ok? Złoto. Oh my goodness, ten cel tutaj i bum, cel osiągnięty. Next. Przepraszam, jeśli brzmi odrobinę arogancko, ale to ma dać każdemu z was indywidualnie do myślenia. Ci, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że daleko, bardzo daleko jest mi do arogancji. Jestem bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo nastawiony na to, że to nie ja próbuję rynkowi coś udowodnić, tylko próbuję sprawdzić, co ten rynek będzie chciał zrobić
i ze względu na to, że ja nie mogę ruszyć tym rynkiem, nie mogę pokazać panu rynkowi, że ja tu rządzę, próbuję się dostosować do sytuacji, z którymi mamy na rynku do czynienia. Próbuję się podłączyć. Jeśli możesz ruszyć rynkiem, gratulacje, masz znacznie więcej możliwości niż ja. Out NZD. Powrót do shortów, cel osiągnięty zanim wyszli wyżej, o tym żeśmy chyba nawet, jeśli mnie nie myli, na grupie rozmawiali. Jeśli coś z tych pozycji, o których sobie rozmawiamy, jest nie tak, jak generalnie rzecz biorąc być powinno, napiszcie. To jest właśnie kwestia nagrania i tu wspominałem o tym, że do nagrań nie zaliczamy tego podsumowania. Google, fantastyczny trade, który, zobaczcie, gdzie trade został przygotowany. Odrobinę brakowało do strefy. Później, z perspektywy tego, co rynek zrobił, dojechaliśmy do strefy. Później mieliśmy osiągnięty pierwszy cel. Później można było jeszcze raz próbować. Za którymś razem, okej, byłby stop. Zrób coś dla siebie w 2020 roku. Poświęć trochę czasu. A ten edek prawdopodobnie był stop. To od razu zrobimy sobie Nasdaq. Czas nas goni. Boom. Next. Nie ma czasu. Podsumowujemy 2019 rok, który naprawdę był bardzo dobrym. To pamiętam jak dzisiaj. To był intraday podejście po przełamaniu. Cofnięcie jak po linie. Boom. Raz, dwa, jakieś cztery. Jeśli coś osiągało cel, zazwyczaj w minimum, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że miało 3R. Co innego, jeśli pracowałem aktywnie z pozycją, z którą należało aktywnie pracować. Kolejny trade, który pamiętam jak dzisiaj. Pełna manipulacja. Stopy do góry na eurofuncie. I jedno z lepszych podejść, generalnie rzecz biorąc, gdzie tak naprawdę, no byłem przeciwko funtowi. Co ja będę liczył ery? Jedno z lepszych podejść, jeśli chodzi o rynek. A kolejne, pomimo tego, że byłem przeciwko funtowi, intraday 1.60-1.65, pamiętam jak dzisiaj. Osiągnięte. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że my nie cofamy się w historii, że coś mówiliśmy. Cofamy się do historii, gdzie próbowaliśmy przewidzieć przyszłość, tak? Minimum, czyli ten pierwszy ruch, połowa pozycji ewentualnie byłaby w grze. Oj, 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 i byłoby tyle. Czy tak będzie w 2020? Nie wiem. Dzisiaj jestem zadowolony, dzisiaj cieszę się z tego, co sobie osiągnęliśmy, z czym sobie pracowaliśmy. Co mogło być do wzięcia i co ewentualnie wzięliśmy, tak? Ale zdarzały się rzeczy tego typu. Big Short? Big Short na pewno, Piotrek? Big Short? Do dzisiaj sprawdzam, czy mam wszystkie zęby. Chociaż była tu kwestia cofnięcia, ale żeby mi ktoś nie zarzucił, że tylko dobre pozycje, to ach, możemy sobie tego trade'a poświęcić, tak? Zauważcie, że jesteśmy dopiero na przedostatniej kulce. Ta kulka jest o tyle dobra z czwartej pozycji, że zawiera dużo nagrań, jak widzicie. W związku z tym pomijamy sobie kwestie związane z nagraniami. Funt z frankiem niestety
to jest jedna z pozycji, które nie doszły do skutku, tak? Nie było cofnięcia, na które czekałem. Pomysł był całkiem elegancki, pomysł wyglądał całkiem fajnie, natomiast nie doszło do cofnięcia, które miałem na myśli, jeśli chodzi o funta z frankiem, ok? Sprawdźmy sobie kolejne pozycje. Euro-Kanadyjczyk. To jeszcze będzie cały czas październik. Euro-Kanadyjczyk. Wiem, że co niektórzy zacierają ręce. O! Dostał! Tylko popatrzcie na ten górny cień. No i później, jak zaczęliśmy się zbierać. Nie było możliwości dostania. Co najgorszy wypadek tutaj to był stop na wejściu. Najgorszy wypadek. Wszystko zależy od tego, jak kto zarządza już aktywnie działającą na rynku pozycją, tak? Jedna z pozycji, która, gdzie cofnięcie do 11,55 nie miało miejsca, tu brakło 8 pipsów w przypadku euro-dolara. Chociaż jeśli ktoś słuchał jakiegoś webinara, to było tylko nadbicie lokalnych stopów i kontynuacja do góry. Czy można coś było zrobić? No dzisiaj z perspektywy czasu moglibyśmy się wspierać. Pozycja, która wymagała, jeśli dobrze pamiętam, ogromnej ilości cierpliwości, tak? Co niektórzy mogli zacierać ręce, nie weszła mu ta pozycja przez 4 dni, ale po 4 dniach ta pozycja mu już weszła, ok? I zrobiła, co zrobić miała. No ale żeby nie było... Teraz nie będę, nie, chyba nie pamiętam. A, okej. Okay. Do dyskusji. Sprawa. 109,45 miał być stop. Ten szczyt tutaj nie osiągnął stopa. Tu dopiero było ewentualne wyrzucenie, tak? Tylko, że jeśli handlujesz na 20 pipsach stop lossa, a masz 100 pipsów w targecie, czyli 5R, nie możesz sobie pozwolić na jakiekolwiek wydarzenia tego typu. Wszystko jest kwestią tego, żeby oglądnąć kilka webinarów, poświęcić trochę czasu, bo najlepszą inwestycją w 2020 roku będzie wasza inwestycja w samego siebie, w samą siebie, tak? Nie będzie lepszej inwestycji w 2020, nie będzie lepszej inwestycji w 2021 roku. Nie będzie lepszej inwestycji w 2022 roku. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie. Cel osiągnięty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźmy sobie, w którym miejscu jesteśmy. Zejdźmy na kwestie związane z tym, co było coraz bliżej grudnia. Oj, 2 dni, kwestia cierpliwości, wyższe poziomy w kierunku 1,30, dopóki ostatnie miejsce słabości utrzymane. Powiedzcie nam, czego potrzebujecie. Napiszcie, zostawcie w komentarzu. Dajcie znać. Były też tego typu układy jak na Australijczyku z Nowozelandczykiem do momentu Nowozelandzkiego Banku Centralnego. To też pamiętam jak dzisiaj. Owszem, można by było dostać, ale tak jak mówię, pakiet jest w całości. Pakiet jest w całości tutaj na TradingView. Po rączkach longi dostałem też po rączkach, nie mogę powiedzieć. Natomiast bardzo szybko było uaktualnienie w Flashu, Forex Flash na YouTubie. Ja wspominałem, NZD out, longi na NZD, NZD cut, longi na NZD. Sprawdźcie, jak to dzisiaj wygląda.
poświęćcie trochę czasu, odróbcie swoje zadania domowe. Pewnie, że nie wszystko wychodziło tak, jak ja bym chciał, żeby wychodziło. Złoto jest generalnie rzecz biorąc odrobinę w grze. Tyle tylko, że złoto cały czas martwi mnie to, że jesteśmy tutaj podatni na manipulacje ze strony banków centralnych. A rezerwy świecą pustkami, będzie trzeba uzupełnić, a nikt nie chce płacić wysokich cen. Słuchajcie, Paweł już znalazł kolejny challenge dla mnie. Zrobimy sobie coś w 2020, co będziemy jakby skrupulatniej monitorować, tak, pod względem próby podsumowania, pewnie w okresach kwartalnych. Zobaczymy, czy 2020 będzie tak dobry jak 2019. Nie podlega dyskusji, a przejdźcie całą historię TradingView, przejdźcie całą historię Flashy na YouTubie, spróbujcie zrobić podsumowanie. Pewnie, że kilka pozycji będzie do dyskusji, bo to indywidualne podejście. Jak zwykle, ja jestem otwarty. To do Was należy ruch. Wszystkiego dobrego na święta, bo to jest czas do tego, żeby ładować baterie. Szampańskiej zabawy. Wyszalejcie się w Sylwestra. Bo później przez około 350 dni, w ciągu 2020 roku, będziemy musieli być mocno skoncentrowani i próbować pójść do przodu. Wszystkiego dobrego ode mnie, od kolegów z Forex Clubu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.